Witajcie, moi drodzy, w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym. Dzisiaj chciałabym pokazać Wam, jak robić łopatkę do wewnątrz i opisać Wam cały proces tego, jak wykonać łopatkę do wewnątrz i na czym ona polega i o co z nią tak naprawdę chodzi. Więc zachęcam Was do oglądania. Łopatka do wewnątrz została wymyślona w 1650 roku przez Duke'a z Newcastle. I to był człowiek, trener, który najpierw robił na kole łopatkę do wewnątrz. Więc no jak widzicie, jest to ćwiczenie, które jeźdźcy klasyczni znają już od wielu pokoleń. Te ćwiczenie możemy w dwóch wariantach wykonywać, czyli po linii prostej lub na kole. Ja bym Wam proponowała na pierwsze razy, albo żeby szlifować to, żeby poczuć to, jak konia prowadzić, to raczej na razie po linii prostej przy ścianie placu treningowego, czyli przy płocie lub przy ścianie ujeżdżalni, tak żeby przestawić właśnie łopatkę konia i pilnować tego, żeby pracował po trzech śladach. Jest niezwykle ważnym elementem dążność ruchu naprzód, tak? Żeby konia właśnie gimnastykować, przestawić go do tej łopatki do wewnątrz, musimy pilnować dążności ruchu naprzód. Kolejna rzecz niezwykle ważna to jest skierowany wzrok. Wzrok kierujemy tam, gdzie uszy konia idą, czyli tak jak ustawiamy konia z łopatką do wewnątrz, nasz wzrok nie ma iść na wprost, tylko ma iść w kierunku, w którym koń ustawia głowę, tak? Czyli tam, gdzie chcemy pokierować łopatkę. A wtedy wiadomo, że łydka i nasz dosiad prowadzi konia w łopatce do wewnątrz. Wracając do wariantów, w których możemy wykonywać łopatkę do wewnątrz, proponuję Wam właśnie najpierw po linii prostej, przy ścianie, lub też możecie po linii ćwiartkowej, czworoboku lub placu treningowego, lub po linii środkowej, ale pamiętajcie o tym, że łopatka do wewnątrz jest po trzech śladach. Jeśli robimy ją w lewo, tak jak już wcześniej tłumaczyłam, to prawy zad idzie po jednym śladzie, lewy zad wraz z prawym przodem idzie po drugim śladzie, a po trzecim śladzie lewy przód podąża. Nieprawidłowości, które wkradają się w łopatce do wewnątrz, to często jest tak, że nadużywamy wewnętrznej wodzy, czyli zginamy konia w potylicy lub zbyt mocno w szyi i to już też nie ma nic wspólnego z łopatką do wewnątrz, tylko po prostu wyginamy koniowi głowę do wewnątrz. Wkradają się także takie problemy, że koń przekrzywia potylicę. Oznacza to, że też nadużywamy wodzy prawej lub lewej. Jeśli to się dzieje, wystarczy po prostu odpuścić lekko rękę, lewą i prawą lub wodzę, którą nadużywamy i musimy jechać konia naprzód. Pamiętajcie, że w ćwiczeniach ujeżdżeniowych czy tak samo skokowych jednym z największych priorytetów i najważniejszych rzeczy, czyli oczywiście priorytetu, jest jazda do przodu. Tak? Musimy odpalać zad. Zawsze najpierw jedziemy od łydki do ręki. Pamiętajcie, że ćwiczenie łopatki to jest każdy krok musi być prowadzony przez jeźdźca, czyli impuls, 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 czyli dajemy łydkę, odpuszczamy natychmiast w momencie, kiedy koń odpowiada i znów łydka, odpuszczamy i tak samo jest z ręką w prowadzeniu w łopatce do wewnątrz. Bardzo lubię ćwiczenie łopatki do wewnątrz i dużo uwagi skupiam na tym właśnie w treningach, oczywiście jeśli koń jest gotowy na łopatkę do wewnątrz, by wykonywać je prawidłowo. Nie dość, że pozwala to poszerzać umiejętności jeźdźca, wyczucia i prowadzenia dosłownie na centymetry konia w danych sekwencjach, to jeszcze pozwala nam usprawniać i uatletyczniać ciało konia. To jest bardzo fajne. Tak jak powiedzieli już wcześniejsi trenerzy, to jest aspiryna na nasze jeździectwo. Coś w tym jest. To pozwala nam wprowadzić konia i jeźdźca na wyższy poziom jeździectwa, tak, żeby poczuł tą energię, poczuł tak naprawdę kontrolę nad całym koniem. To nas wprowadza na wyższy stopień ujeżdżenia. Teraz Wam opowiem, jak wykonać łopatkę do wewnątrz, czyli jak użyć pomocy, by udało nam się to ćwiczenie. Zaproponuję Wam tak, jeśli jedziemy w lewo po ścianie, wyjeżdżając z narożnika,
wjeżdżamy na linię prostą, chcemy przestawić łopatkę, tak jak już powiedziałam, 30-35 stopni od płotu. Żeby przestawić łopatkę, musimy zewnętrzną wodzą, czyli prawą wodzą, lekko dołożyć do szyi. Lewa wodza jest wibrująca i lekko odprowadzająca w bok. Prawa łydka pilnuje tempa, czyli jest na popręgu i aktywizuje konia naprzód, a lewa łydka delikatnie cofa się za popręg i kontroluje to, by zad nie wpadał do środka i też utrzymując tempo lewej zadniej nogi. I wtedy jesteśmy w stanie poprowadzić konia w łopatce do wewnątrz, ale nie możemy zapominać o dosiadzie, czyli nasza prawa kość kulszowa musi lekko napierać na prawą stronę ciała, żeby koniowi wyraźnie dać znać: przestaw łopatkę. Czyli od początku wjeżdżamy na linię prostą, dokładamy prawą wodzę do szyi, czyli przestawiamy łopatkę w bok, tak? Czyli żeby koń prowadzony był po trzech śladach. Lewa wodza jest lekko odprowadzona, wibrująca i powracająca, tak by konia nie ustawiać też zbyt mocno do wewnątrz, żeby on nie przeginał szyi, ponieważ tutaj jest wyraźnie potrzebna łopatka do wewnątrz, nie zgięta szyja. Prawa łydka, czyli zewnętrzna łydka na popręgu aktywizuje zad. Wewnętrzna łydka lekko jest za popręgiem, pilnująca zadu lewego, tak by koń nie schodził do środka, a tak samo aktywnie pracował naprzód. Aby prawidłowo wykonać łopatkę do wewnątrz, jest już potrzebne nam zebranie konia. Mówili w ogóle klasyczni trenerzy, jeźdźcy, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam o Duke'u, który wymyślił łopatkę do wewnątrz, on ją nazywał aspiryną jeździectwa. Jak myślicie dlaczego? Już Wam śpieszę z odpowiedzią, dlatego że te ćwiczenie bardzo nam pomaga rozciągać boki konia, czyli jak konia ustawiamy w lewo, rozciągamy prawy bok, jak ustawiamy konia w prawo, rozciągamy lewy bok, ale ważne jest to, by konia uczyć łydki przesuwającej, czyli wtedy nasz dosiad działa w taki sposób, by koń szedł lekko właśnie ustawiony do wewnątrz, wyginał swoje ciało, żeby jego kręgosłup rozciągał się i rotował w odcinku lędźwiowym, choć tam jest bardzo mały zakres, a dzięki temu ćwiczeniu jesteśmy w stanie poszerzać mobilność mięśni konia. Dlatego to ćwiczenie jest niezwykle pomocne w pracy nad zebraniem, w pracy nad tym, żeby przygotować się do wyższych elementów ujeżdżenia, czyli do na przykład ciągów, tak, to te ćwiczenie, jeśli opanujemy do niemalże perfekcji, jesteśmy w stanie wykonać niemalże każde następne ćwiczenie, które stanie na naszej drodze w ścieżce ujeżdżeniowej. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Jeśli macie pytania, jeśli macie jakieś wątpliwości co do wykonania tego ćwiczenia lub prawidłowości wykonania tego ćwiczenia, zachęcam Was do pisania komentarzy i zadawania mi pytań. Ja chętnie na nie odpowiem. A tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia, moi drodzy.